Ja już, jak widzicie, jestem gotowa na święta. Mi świąteczny sweter oraz świąteczna muzyka starczy, żeby humor się poprawił o 1000%. Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będę miała dla Was chit-chat make-up, a makijaż, jaki będę dzisiaj wykonywała, to taki klasyczny, prosty makijaż świąteczny, wykonany tanimi kosmetykami. Postaram się tutaj zrobić delikatną wersję takiego klasycznego makijażu. Postaram się, nic nie obiecuję, ponieważ jak wiecie, mam ciężką rękę do makijażu i sama lubię bardzo mocne makijaże, ale postaram się dzisiaj wykonać dosyć delikatną, naturalną wersję makijażu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o moją twarz, teraz jak widzicie, jest dosyć mocno zaczerwieniona, to samo uszy. To dlatego, że przed chwilą kręciłam włosy. Niestety nie wyszły po mojej myśli i dlatego związałam je w kucyk i nie będzie loków dzisiaj, niestety, a do makijażu świątecznego jakoś te loki według mnie powinny być. Ale mam teraz taką fryzurę, a nie inną, że po prostu jakbym nie pokręciła włosów, to wychodzi mi efekt retro, co do tego makijażu nie do końca będzie mi pasowało, dlatego wolałam je związać. Na twarzy też już mam bazę w postaci kremu nawilżającego, rozświetlającego z marki Rezibo, który już się dawno wchłonął, ponieważ zaplikowałam jakiś czas temu. Teraz przechodzimy do oczu. Jest to baza z Wet n White Photo Focus Eyeshadow Primer, którą zaaplikuję na całą powierzchnię powieki ruchomej. Jest to baza, która fajnie przedłuża trwałość cieni i po której cieniem mi się nie rolują. Niestety ona jest przezroczysta. Korektor, jaki tutaj mam, jest z Catrice. Jest to Liquid Camouflage w odcieniu 005 Light Natural. Większego pędzla nie mogłam znaleźć. Paleta, jaką będę wykonywała dzisiejszy makijaż, pochodzi z Makeup Revolution, jest to Chocolate Elixir. Na początku będę sięgała po najjaśniejszy odcień z palety, czyli kokonat. I tym odcieniem przypudruję całą powierzchnię, w której nakładałam korektor. Swoją drogą, spójrzcie, jakie są odcienie w tej palecie i dajcie mi znać, czy wiecie, jaką była ona inspirowana. Teraz sięgam po ten odcień tutaj i on się nazywa Hot Tea. I ten odcień będę nakładała zarówno w załamanie powieki, jak i w zewnętrzny kącik oka. Teraz sięgam po odcień, który nazywa się Latte i ten odcień także zaaplikuję w załamanie powieki, aby delikatnie stłumić ten poprzedni odcień. Teraz sięgam po taśmę i będę ją przykleiła w zewnętrznym kąciku oka. Teraz sięgam po najciemniejszy odcień z palety, czyli Chestnut i ten odcień będę bardzo delikatnie nakładała w zewnętrznym kąciku oka. Troszeczkę będę przysięgała w załamanie powieki po tej zewnętrznej części, ale bardzo, bardzo delikatnie. I sięgam do poprzedniego pędzla, żeby to wszystko ładnie rozetrzeć. Teraz troszeczkę oszukam, ponieważ cień, który zaraz Wam pokażę, co prawda pochodzi z drogerii, ale do najtańszych nie należy, ale to dlatego, że po prostu w tych tanich markach, w tanich cieniach nie znalazłam takiego odcienia, który by mnie interesował. Dalej to nie jest taki idealny odcień złota, który chciałabym użyć do tego makijażu, ale lepszego odcienia nie mam. Jest to cień z marki L'Oreal o numerze 206, jest to takie jakby stare, żółto-szare złoto, ciężko określić. Ten odcień bardzo mi się podoba ze względu na to, że on ma bardzo fajne, takie delikatne drobinki w środku. Ale na początek jeszcze sięgnę po klej do brokatu z marki NYX i zaaplikuję tutaj wewnętrznej części powieki ruchomej, delikatnie nachodząc na te cienie, które tutaj nałożyłam i dopiero wtedy zaaplikuję ten złoty odcień na powiekę. Tutaj akurat nakładam takim bardzo drobnym pędzelkiem, żeby mieć pewność, że aplikuję tę bazę właśnie w tym miejscu, w które chcę. Teraz zorientowałam się, że w podglądzie ten odcień, który mam w załamaniu powieki, wygląda na mocno pomarańczowy. On w rzeczywistości jest taki delikatny, ciepły, brązowy, ale i tak wydaje mi się, że jest to troszeczkę za mocne załamanie na mój gust. To teraz sięgam po ten najjaśniejszy odcień z palety właśnie Chocolate Elixir, który nakładałam na samym początku, na płaski pędzelek. I tutaj jeszcze spróbuję stłumić troszeczkę ten odcień, troszeczkę to wszystko rozetrzeć, żeby było delikatniej. Teraz co robię, to wracam ponownie do tego kleju do brokatu z marki NYX. Bardzo cieniutką warstwę teraz aplikuję na tą powierzchnię, w której mam ten złoty odcień. I teraz sięgam po zwykły złoty brokat. Jak ostatnio tak Wam powiedziałam, to pytaliście się, skąd brokat pochodzi. I ten jest z Donegala. I plan jest taki, że nie chcę takiego mocnego efektu, właśnie mocnego brokatu, tylko chcę taki bardzo delikatny, żeby tylko tak naprawdę trochę tych drobinek się przykleiło. Także aplikuję na ten pędzelek, zostawiam nadmiar na dłoni i delikatnie tylko jakby przejeżdżam po tym cieniu,
żeby właśnie delikatnie się ten brokat przyczepił. I teraz sięgam po jeszcze jeden złoty odcień, ponieważ na mój gust ten brokat się troszeczkę za bardzo rzuca, ponieważ on jest taki mocno żółty. Tutaj mam cień z marki Inkled i to jest numer 155. I delikatnie naniosę właśnie na ten poprzedni odcień. I to sprawi, że jednak troszeczkę mi się to zarzuci. Oraz drobinki brokatu, mam nadzieję, że się troszeczkę lepiej wtopią. Wracam do tego najciemniejszego odcienia i będę nim tworzyła kreskę na oczach. I tutaj właśnie taśma to jest mega ułatwienie, jeśli nie macie wprawy w robieniu kresek, ponieważ tutaj ta granica będzie na pewno prosta, ostra, a wtedy musicie się tylko martwić, żeby kreski nie zrobić za grubej, żeby tutaj na długości była w miarę równa, ale też w tym makijażu chcę uzyskać taki przydymiony efekt. Nie chcę ostrej, graficznej kreski, którą bym zrobiła, jeśli chciałabym zrobić, to bym sięgnęła jednak po eyeliner, tylko właśnie cieniem tak delikatnie przydymię. Teraz przejdziemy do makijażu twarzy. Mam tutaj podkład HD Liquid Coverage z marki Catrice. Dawno nie pokazywałam Wam na kanale. Mam tutaj dwa odcienie, 30 i 10, ze względu na to, że ta 30 jest aktualnie dla mnie ciut za ciemna, dlatego rozjaśnię właśnie tą 10. Ostatnio miałam pół na pół na twarzy razem z tym z Eveline, tym, który jest stworzony w sumie na wzór tego podkładu. Żeby porównać i zobaczyć, który się lepiej u mnie tak naprawdę sprawdza, bo oba te podkłady lubię. I muszę przyznać, że ogólnie trzymają mat tak naprawdę tak samo. Żaden się nie wybija pod tym względem trwałości, ale muszę przyznać, że jakoś, nie wiem, ten z Catrice bardziej mi przypadł do gustu i jakoś ten dalej wolę. Nie mogłabym zrobić świątecznego makijażu, nie używając gąbeczki w kształcie choinki. Ta jest z Kiko z kolekcji limitowanej i jestem ciekawa, jak się sprawdzi, ponieważ jej kształt jest troszeczkę dziwny. Zobaczymy. Teraz sięgam znowu po ten korektor z Catrice w odcieniu 005 i aplikuję go pod oczy. Ja miałam kiedyś ten korektor z Catrice, wtedy miałam w odcieniu 10, ponieważ ta piątka to się pojawiła dosyć niedawno. Jak widzicie, jest dosyć mocno jasna. Pamiętam, że coś mi się nie podobało i nie używałam go zbyt często. I teraz sobie przypomnę, co dokładnie. Aplikuję, jak widzicie, pod oczy, trochę w strefie T, żeby rozjaśnić te miejsca. Co jest fajne w tym kształcie, to fakt, że bardzo łatwo będzie nam dojść do właśnie takiej granicy makijażu, jak mam dzisiaj. Ale co do reszty, to zaraz zobaczymy. I co muszę powiedzieć a propos tej gąbki, to rozłożyła naprawdę korektor bardzo ładnie, jest fajna, mięciutka i będę musiała zdecydowanie przetestować gąbkę taką standardową w normalnym kształcie z marki Kiko. Ponieważ wydaje mi się, że będzie spoko. Do bakingu oraz do przypudrowania całej twarzy użyję pudru z marki Pierre Rene. Jest to Loose Powder w odcieniu 03 Transparent. Tak, Transparent. Jest to mój ulubiony sypki puder, jeśli chodzi o marki Drogerina. Teraz jeszcze rozetrę ten korektor w załamaniu, ponieważ już mi zaczyna wchodzić. Co jak co, ale ta gąbeczka jest naprawdę precyzyjna. I jeśli chodzi o baking, czy korektor pod oczy, to fajnie się sprawdza. Dzisiaj dostałam przesyłkę od Mikołaja i mam tutaj paletę z Catrice do konturowania. Jak widzicie, są i bronzery, róże, rozświetlacze, nawet puder taki pod oczy. Zaraz zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. I ta paleta nosi nazwę Professional Makeup Techniques Face Palette. I to jest odcień 010 Volume 1. Pewnie też jest jakaś druga wersja, która jest ciemniejsza. Na początek sięgnę po ten najjaśniejszy odcień do konturowania. Jeśli będzie taka potrzeba, sięgnę jeszcze po ten ciemniejszy, żeby to konturowanie wzmocnić. Ale postaram się zrobić to delikatnie. Tak bardzo chciałam sprawdzić, czy ten odcień da się budować, że wyszedł mi troszeczkę za mocny efekt, ale jak widzieliście, jest to dosyć jasny, delikatny odcień, jeśli zaaplikujemy mniejszą ilość i sprawdzi się na pewno fajnie dla jasnych karnacji, ale można też, jak widzicie, budować do dosyć mocnego efektu. Róże mam tutaj dwa do wyboru, jest jeden taki matowy, dosyć intensywny, a drugi błyszczący, tylko ten odcień jest taki dosyć dziwny. Najpierw zaaplikuję ten matowy czas na rozświetlacz, jak widzicie, jest on takim delikatnie jasnym, złotawym odcieniu. Nie jest on co prawda najmocniejszy na świecie, ale może uda nam się zbudować mocniejszy efekt. Zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłam, ten rozświetlacz nie jest najmocniejszy na świecie, ale bardzo mi się podoba jego efekt i do delikatniejszych makijaży jak najbardziej będzie fajnie pasował. Jeśli chodzi ogólnie o tę paletę, to znalazłam przed chwilą cenę. Jej cena to 55 zł. Nie wiem, czy to jest nowość, czy ona już jest stacjonarnie dostępna. Możecie dać znać, jeśli wiecie. Powiem szczerze, za taką cenę naprawdę bardzo się opłaca ją kupić, ponieważ mamy tutaj dosyć dużo produktów. Dwa bronzery, dwa róże, może tego niekoniecznie będziecie używały, ale właśnie
Tak naprawdę dużo użytku, dużo produktów, fajna jakość. Co prawda nie używam tego ciemniejszego bronzera, ale ten jaśniejszy bardzo ładnie się rozkłada bezproblemowo. Można budować intensywność róż. Co prawda ten kolor jest taki troszeczkę moim zdaniem nietrafiony, niepasujący do reszty palety, ponieważ mamy tutaj jednak rozświetlacz, który wpada w złote tony, a ten róż jest taki intensywny, bardziej jednak właśnie chłodno-różowe. Dlatego moim zdaniem powinno być coś bardziej neutralnego, cieplejszego, na przykład jakaś delikatna brzoskwinia, która też bardzo ładnie by wyglądała na jasnych karnacjach, ale dalej jest do użytku jak najbardziej i ładnie wygląda. Co prawda może nie do takiego makijażu oka, gdzie mamy ciepły brąz w załamaniu powieki, ale jest ogólnie ok. Będę testować i zobaczymy, co będzie z tego dalej. Teraz sięgnę po mgiełkę utrwalającą, nawilżającą z marki Golden Rose i spryskam cały makijaż twarzy. I teraz po tym, jak ta mgiełka się wchłonęła, jeszcze sięgam z powrotem do tego rozświetlacza i zobaczymy, czy się da go zbudować. Dodać troszeczkę więcej intensywności. No i da się. Teraz to wygląda moim zdaniem o wiele lepiej. Ja wiem, że nie każdy lubi taki mocny efekt, ale ja lubię i tak będę robić. Teraz może tylko troszeczkę stłumię ten efekt na nosie, ponieważ nos to jest coś, na czym zawsze przesadzam. Teraz podkreślę brwi, mam tutaj pomadę z Vivo, to jest odcień Dark Brown. Żałuję, że niestety nie mam jaśniejszego odcienia. Muszę dokupić Soft Brown, ponieważ ogólnie ta pomada jest dosyć spoko, ale nawet teraz jak przyciemniłam włosy, to ten odcień jednak nie jest za ciemny i za chłodny dla mnie. Ale zobaczymy. Nałożę na razie na tą zewnętrzną część brwi. Chyba, że zostawić tak. Zawsze coś nowego. Teraz sięgam po paletę z Freedom Makeup i moja jest w odcieniu Medium Brown. Ona jest troszeczkę jaśniejsza, też dosyć chłodna, ale wydaje mi się, że będzie lepiej wyglądać na brwiach niż ta z Vivo. Kolor tej pomady z Freedom jest zdecydowanie lepszy, ale jeśli chodzi o konsystencję, to ta z Vivo wygrywa. Ze względu na to, że ona jest bardzo masełkowata, łatwo się z nią pracuje, a tutaj konsystencja tej mogę w sumie porównać do, nie wiem, pasty do butów, taka tempa, sucha już konsystencja, mimo że ja tak naprawdę użyłam tej pomady chyba raz czy dwa tak naprawdę, ze względu na to, że ten odcień jest dosyć ciemny. To jest medium brown, ale tak naprawdę inne odcienie jakoś mi się nie podobały. Top chyba był z zielonkawy taki, z tego co pamiętam. To co jest fajne w tej pomadzie, jak widzicie, to można ją dosyć mocno wyczesać i sprawić, że jest dużo delikatniejsza, ponieważ jeśli chodzi o pomadę z Anastazji, to ona tak szybko się żera, że w momencie, kiedy już zrobicie zbyt mocną, zbyt intensywną brew, za dużo produktu macie w jednym miejscu, to tak naprawdę nie da się tego aż tak mocno wyczesać, że dalej brwi są mocne, a tutaj dosyć dużo produktu można się pozbyć spiralką, co mi się akurat bardzo podoba. Kiedy brwi już mamy skończone, czas wrócić z powrotem do makijażu oka, sięgam po odcień Latte i aplikuję go wzdłuż dolnej linii rzęs. I też odrobinę tego najciemniejszego odcienia z palety aplikuję delikatnie w zewnętrznym kąciku. A do rozświetlenia wewnętrznego kącika oka użyję tych rozświetlaczy, które są w palecie z Catrice. Na początku zaaplikuję trochę tego kremowego odcienia, a potem ten właśnie rozświetlacz prasowany. Linię wodną rozświetlę kredką z Essence i jest to Long Lasting Eye Pencil w odcieniu 25 Say Highlight. A rzęsy wytuszuję maskarą z marki Miss Sporty. Dla delikatnego efektu możecie zakończyć makijaż w tym miejscu, ale ja jak zwykle przykleję sztuczne rzęsy. I do tego makijażu fajnie by pasowały Demi Wisp z Zardel, żeby dalej uzyskać jednak taki delikatniejszy efekt, tylko żeby te rzęsy mocniej podkreślić. Ale ja dzisiaj chcę przetestować rzęsy z AliExpress, które właśnie mi dzisiaj przyszły, także to jest czyste przeznaczenie. Nie wiem jaki to jest model, na dole w opisie Wam wrzucę link, jeśli dalej ta oferta będzie aktualna. Przyszedł mi także inny model. Tutaj niby te rzęsy wydają się delikatniejsze, ale one są naprawdę ekstremalnie długie. No to by mi nie przeszkadzało, gdyby nie fakt, że tutaj w tej wewnętrznej części, właśnie przy wewnętrznym kąciku, one są bardzo długie. Będę musiała je troszeczkę podciąć. To troszeczkę mi czasu zajmie, żeby nie było takiego ostrego cięcia. Dlatego następnym razem w jakimś innym makijażu ich użyję. Dzisiaj będą te bardziej dramatyczne, mocniejsze, ale oczywiście jeśli będziecie odwzorowywać ten makijaż, to użyjcie czegoś delikatniejszego, jeśli nie lubicie takich mocnych rzęs. Wiem, że te rzęsy zmieniły makijaż oka z delikatnego na mocniejszy, ale bardzo mi się podoba, jak wyglądają. Teraz czas na usta i oczywiście tutaj można nałożyć coś delikatnego, neutralnego, żeby nie martwić się w trakcie jedzenia,
że nam się coś zjadło, że szminka może wyglądać nieatrakcyjnie, ale w takim klasycznym makijażu świątecznym oczywiście musi wylądować na usta czerwona szminka. Ja mam tutaj lipkit z marki Makeup Revolution, no więc w odcieniu Queen, czyli po prostu właśnie czerwony odcień razem z konturówką, a także na początku nałożę konturówkę, potem szminkę i będzie makijaż skończony. Ta szminka niestety zastygła nierównomiernie, nieładnie wyglądała na ustach, dlatego zmieniam. I tutaj użyję Cream Lip Stain z marki Sephora, jest to numer 01. Wiem, że to nie jest drogeryjna półka, ale jeśli chodzi o cenę, to tutaj chyba 45 zł one kosztują. Wcale nie są takie drogie, także zerknijcie na nie. Makijaż skończony, także teraz czas przyodzieć świąteczny sweter. Mam nadzieję, że nic nie popsuję. Tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie mi znać, co o nim sądzicie w komentarzach na dole oraz też napiszcie, jakie są Wasze plany na świąteczny makijaż. Ja tak naprawdę pierwszy raz w tym roku będę miała czas spokojnie wigilię makijaż wykonać, ponieważ zawsze w ten dzień pracowałam i makijaż robiłam na biegu rano i stawiałam głównie na mocne sztuczne rzęsy i czerwoną szminkę, ponieważ to musiało mi tak naprawdę wystarczyć. W tym roku wigilię w końcu będę miała więcej czasu, żeby stworzyć fajniejszy makijaż i wydaje mi się, że postawię na coś takiego, co widzicie teraz. Co prawda może troszeczkę zmienię kolory, ponieważ inny sweter świąteczny zamierzam w wigilię założyć. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to oczywiście życzyć Wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że miło je spędzicie razem ze swoimi bliskimi, że będziecie mieć co wspominać, porządnie się najecie, ponieważ jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o święta. No i to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!